mimo że znam dość dobrze historię Tomasza Leksińskiego, jako dziennikarz kiedyś Machiny, pisałem też o nim nie jeden tekst, zresztą też po jego śmierci stworzyłem coś na kształt epitafium Leksińskiego, dzwoniąc do osób, które go znały, pytając o to, jak odebrały wiadomość o jego przedwczesnym wylogowaniu się z rzeczywistości, no i tak dalej, i tak dalej. Mimo że ta postać jest mi gdzieś tam bliska, to tę książkę przeczytałem z zainteresowaniem, również dlatego, że nie zdawałem sobie sprawy do końca ze środowiska, w którym wyrósł Tomek Leksiński. Jego ojca znałem głównie z obrazów i z tego, co robił, a nie z tego, jaki był, jak się zachowywał. Byłem dość zadziwiony niektórymi faktami, między innymi opowieścią o dokumentowaniu każdego momentu życia Zdzisława Leksińskiego za pomocą kamery wideo. Jego żona i on uzbrojeni w sprzęt rejestrujący dokumentowali wszystko, co się wokół nich działo. Też dziwactwa Tomka poniekąd tłumaczone są przez to, w jakim domu wyrastał, przez to, że z jednej strony jego ojciec w niczym mu nie przeszkadzał, pozwalał mu być takim, jakim chciał być Tomasz Leksiński. Natomiast z drugiej strony też go nigdy, jak piszą w książce, nie przytulał, nie cenił, nie głaskał, nie kochał, tak jak Tomek tego potrzebował. Więc gdzieś tam dotykanie takich bardzo intymnych momentów z życia Leksińskich bywa z jednej strony interesujące, ale z drugiej bolesne. Nie wiem, czy wszystko, co w tej książce wyczytałem, chciałbym wiedzieć. Czasami gdzieś tam ociera się to wręcz o taką emocjonalną pornografię. No ale jedna z ulubionych płyt Leksińskiego to Pornografia i The Cure, więc może jest w tym jakiś klucz.